To jest coś. Widziuś? Pięknie wygląda mój blat kuchenny, przepięknie zaimprowizowany. Tutaj właśnie mam płatki ekspandowane, żytnie z burekiem, borówki, banan. I tutaj w mikrofalówce będzie się grzało mleko. Tak to prezentuje się śniadanko w pierwszy dzień remontu. Nawet jeszcze buzuje. A jak ktoś by był ciekawy, jakich płatków użyłam do tego, to właśnie ten. Nawet widać, gdzie był okap. I widać, jakie wcześniej były kolorki. O matko. Chcę już zobaczyć moją nową kuchnię. Dzisiaj z odżywianiem nie było tak źle. Teraz zjem kolację i pewnie jeszcze będę się zbierała za sprzątanie kuchni. O matko, muszę wstać wcześniej. Good morning. Musiałam wstać wcześniej. Normalnie bym jeszcze sobie leżała w łóżku. To będzie ciężki dzień. Na śniadanku. Nie było łatwo, ale udało mi się przyrządzić świeżą rybę w multikukerze. Łosoś, ryż biały. Niestety warzyw mam mało, bo tylko seler naciowy i troszeczkę czerwonej papryki i do tego resztka humusu i na deser znowu arbuz. Kolacja przygotowana, tym razem tylko dejab i orzechy. Cały czas jest ten remont kuchni. Teraz z rana byłam zszokowana tą wagą trochę, ale może też dlatego, że to jest spowodowane tym, że mi się skończył po prostu okres. No dobra. Nieważne, teraz przygotowuję sobie śniadanie. Chcę przygotować sobie jajka na twardo. Więc to tak wygląda. Mam przygotować to na parze. Dobra. Czas gotowania wynosi 20 minut aż. Dobra, i tak nie mam nic do roboty. Bardzo ciekawe zajęcie. Dobra, to się nie wydaje tak skomplikowane. Start. 20 minut. Jajka na twardo robią się dłużej niż łosoś. A tak ogólnie, to dzisiaj tylko spałam 2,5 godziny. Nie wiem, dlaczego nie chciało mi się spać. Kiedy się skończy ten remont, będę naprawdę odsypiać. Witam w mojej nowej kuchni. Oczywiście jeszcze nie jest do końca skończona. Ale co tam? Dzisiaj będę sobie przyrządzała owsiankę w końcu na swojej nowej kuchence indukcyjno-gazowej. I to jest naprawdę spoko, spoko. Więc zaczynamy od owsianki. Wzięłam prysznic i teraz będę przygotowywać obiad. Już nie ma remontu, ale nadal mnie frustruje to, że jeszcze nie ma gotowych frontów od szafek. Widzicie? Nie ma tych piekielnych frontów. O Jezu. Dobra, bierzemy się za obiad.
pięknie wygląda. Wygląda jak drink. To jest logbik. Jeszcze coś muszę sobie zrobić na deser. I tu mam jeszcze ten pudding czekoladowy, proteinowy. Mam mąkę kokosową. Uwielbiam wszystko, co jest z kokosem. Nie wiem, czy się na niego nie skuszę. A może... Dobra, dzisiaj wezmę ten deser. Nie wiem, czy sobie nie dorobić do tego jeszcze sałatki. Dobra, dorobię sobie jeszcze, bo mam sporo tej sałaty. Tak się oto prezentuje mój obiadek. Ten easy, jasny. Zupa z sałatką i na deser mój ulubiony pudding proteinowy, czekoladowy. Ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że skasowałaś pliki wideo, zanim je zapisałaś. Tak. Nie. Ani trochę nie jest w porządku. Geniusz ze mnie. Oczywiście, jak po każdym cheat day'u, zawsze następuje skok wagi. O nie, więcej! Wiadomo, jak się zeżarło 2 funty krzyki, no to czego miało się spodziewać, tak? Oczywiście to spadnie, więc się tym absolutnie nie przejmuję. Nie, nie, nie. Dla mnie najważniejszym celem, żeby co tydzień chudnąć 0,5 kilo, kilogram. Nie chcę, żeby aż tak poszło szybko, więc między innymi dlatego wczoraj sobie pozwoliłam na taką przyjemność. Tak, wczoraj były moje imieniny, usprawiedliwiłam siebie tym sama. Chciałam dać sobie powód, tak? To ja się zabieram za śniadanie i potem za bajzel. Muszę wszystkie rzeczy transportować z pokoju z powrotem do kuchni. Znowu intensywny dzień będzie. Dzisiaj zdecydowanie mniej zjadłam niż wczoraj. Wczoraj to... O, to światło. Wczoraj zdecydowanie zjadłam za dużo, co ewidentnie odbiło się to na mojej wadze. Ale zobaczymy, jak to będzie w następnych dniach, czy mi ta waga powróci. Jezu, pada. Nie cierpię burzy. Nie cierpię. Bardzo, bardzo jej nie lubię. Zdecydowanie się ich boję. Taką pogodę absolutnie bym nie wyszła. No dobra. Następny dzień. Muszę zjeść śniadanie i niestety wyjść. No oczywiście się nie wyspałam, ale trzeba iść. Już jestem po pierwszych ćwiczeniach i na pewno będę miała potem zakwasy. Ale trzeba było powrócić do nich.
za długo miałam tą przerwę. Jest za duszno. Ale trzeba walczyć. Czas najwyższy, żeby coś zrobić. Dobra, jestem już trochę już głodna, więc sobie przekąszę wafle. Nie wiem, ile ich zjem, ale się zobaczy, więc... Go away, go away, go away, go away, go away. Tak, boję się burzy. Go away. Powinnam zamknąć okna w mieszkaniu. Powinnam. Teraz jak mam ochotę coś tak przekąsić, zamroziłam sok. No. Takie jakby lody. Nie zasnę teraz. Dzisiaj sobie przygotowałam z grubsza coś innego, bo to tylko zwykłe wafle ryżowe z solą morską i mąkę kokosową. To nie jest żadne wyszukane danie, ale czemu nie, tak? W tym tygodniu udało mi się schudnąć. Nie tyle, ile zakładałam, ale udało mi się schudnąć. To jest super. Nadal postęp jest. Czas się zabrać do roboty. Będę musiała zrobić wiele rundek do śmietnika. Ale co poradzić? Matko, zajęło mi to godzinę. Równą godzinę zniesienie wszystkich rzeczy z drugiego piętra do garażu i z garażu z samochodem do śmietnika. Ja wiem, że to brzmi leniwie, ale naprawdę się napracowałam. Czuję się jak po solidnym treningu. Aż muszę coś zjeść. Na kolację zrobiłam sobie coś zupełnie innego, co wcześniej nigdy nie próbowałam. Omlet z dwóch jajek, mleka i mąki pełnoziarnistej. Dodałam jeszcze chudego twarogu i borówek. I jeszcze z wierzchu polałam miodem malinowym i wygląda to przepysznie. To na tyle w dzisiejszym filmiku. Cieszę się, że razem ze mną byliście. Do zobaczenia następnym razem. Pa! To tyle na tyle. Co? No, nadal jestem w tym kiepska.